Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Strategia rozwoju województwa łódzkiego do 2030 roku została przyjęta. Za nowatorskim dokumentem, który określa drogi rozwoju województwa, zagłosowało 21 radnych sejmików województwa łódzkiego. Wizja województwa łódzkiego to wizja dynamicznie i harmonijnie rozwijającego się regionu, korzystnie położonego w centrum Polski, dobrze skomunikowanego siecią dróg, połączeń kolejowych, lotniczych, regionu przyjaznego rodzinom, wrażliwego na potrzeby seniorów, przyjaznego mieszkańcom w równej mierze miast, małych miasteczek i obszarów wiejskich. Wizja regionu wspierającego nowoczesną i innowacyjną gospodarkę, województwa rozbudowującego się w poszanowaniu dóbr kultury, wartości fantastycznej przyrody i warunków do życia, które nas wszystkich otaczają. Dobre nowiny dla sportu w Łódzkiem. Aż 64 samorządy z naszego regionu dostały ogółem 4 miliony złotych na dotacje związane z rozwojem infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Ogółem na konkurs wpłynęło 149 wniosków. 9 nowych karetek zostało zakupionych przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi w ramach programu Ministerstwa Zdrowia pod nazwą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ambulanse kosztowały 4 700 000 zł. Dodatkowo stacja zakupiła także środki do ochrony osobistej i dezynfekcji. To zwiększenie skuteczności działania WSRM-u. To jest to, na czym nam bardzo, bardzo zależy. Najnowocześniejsze defibrylatory, respiratory, ssaki oraz drobny sprzęt, który służy na co dzień ratownikom medycznym w niesieniu pomocy. Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Na wniosek wojewody łódzkiego Ministerstwo Zdrowia przekazało 4 miliony złotych na prowadzenie 4 dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego w Łodzi, Brzezinach, Zelowie, Drzewicy. Kuźnia startuje. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego rozpoczyna rekrutację do drugiej i trzeciej edycji specjalnej Kuźni Pomysłów w cyklu bezpłatnych szkoleń, konsultacji i indywidualnego wsparcia dla startupu. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisać się można do 21 maja. Informacje można znaleźć na stronie internetowej. Zmarły przed miesiącem Krzysztof Krawczyk otrzymał decyzją radnych sejmiku województwa łódzkiego honorową odznakę województwa łódzkiego za szczególne zasługi dla województwa. Artysta zmarł 5 kwietnia w Łodzi. Pochowano go na leśnym cmentarzu w podłódzkiej miejscowości Grotniki, gdzie wokalista od lat mieszkał z żoną.